Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja mam pytanie właściwie do pana posła wnioskodawcy, ale zanim je zadam, powiem tak. Właściwie, moi drodzy, możemy tutaj wszystko. Możemy nawet zmienić konstytucję. Pytanie jest, czy jest taka intencja, jest taka wola i taka jest ta uchwała. Ona ma zbadać tak naprawdę państwa intencje, prawdziwe intencje w tej sprawie. Już je znamy po wypowiedziach często warunkujących. Mnie nie zdziwi nawet to, że przeciwne tej sprawie będą moi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, bo pokazali już przy głosowaniu budżetowym, jak na przykład wola świętej pamięci Przemka Gosiewskiego w województwie świętokrzyskim, kontynuacji tego, co on rozpoczął, nie była poparta przez kolegów Prawa i Sprawiedliwości, więc mnie nie zdziwi, bo musi być tak naprawdę tutaj ciągle spór. Ja uważam, że panie pośle Pal, tak, zostało naruszone prawo sprawności organów państwa. Tej sprawności nie ma. Co do tego jest pełna zgoda. Tylko co państwo zrobiliście, co pan dzisiaj może zaproponować, żeby ta sprawność była? Jedyną nadzieją jest komisja. I tylko komisja. Dzisiaj możemy ją uchwalić, bo mamy takie możliwości. Wystarczy tylko, panie pośle, wola. A tej woli nie macie. Nikt jej tutaj nie ma. I nad tym najbardziej boleję. Pan poseł Stefaniuk mówił dzisiaj o prawdzie, która może zadowolić. Nie. To nie jest kwestia czyjegokolwiek zadowolenia, bo wiadomo jest, że prawda będzie boleć tego, kto tak naprawdę jest winny tej całej katastrofy i powinna boleć. Powinna boleć równo mocno albo stokroć mocniej, jak zabolała rodziny tych ofiar. I jest pytanie, czy my w ogóle tego chcemy? Uważam, że to jest polską racją stanu, żeśmy zaczęli, pokazali światu, pokazali Rosjanom, że chcemy wyjaśnić, nie chcemy jątrzenia. Wtedy być może zaczną się z nami liczyć. Czas na to, żeby to przedebatować, a nie stanąć z zaciśniętymi pięściami i mówić za każdym razem nie, bo to nas do niczego nie doprowadza. Z tego nas rozliczy historia. I dlatego, panie marszałku, Wysoka Izbo, i co z tego, że jest sprzeczna z konstytucją, panie pośle Pal? Możemy tu nawet przegłosować, że śnieg jest zielony. Możemy zmienić konstytucję, bo na pewno nie będzie zgody na komisję śledczą w wydaniu największej miotły III Rzeczpospolitej, jaką był pan Sekuła. To się zgadza. Wedle tego prawa takiej komisji być nie może. Dziękuję bardzo. Ale wedle tego prawa, którą proponuje pan poseł Dorn, wszystko możemy zrobić, bo to jest tylko uchwała intencyjna.